Czym byłby dzień rozpoczynania obrad Sejmu bez wniosku formalnego pana posła Jarosława Sachajki z koła Kukiz 15? Co dzieje się z portem zbożowym w Gdyni? Jeszcze 2 miesiące temu minister Kołodziejczak, jak jeszcze nie był ministrem, to tutaj w tym miejscu rozdzielał szaty, jak to jest ważne, żeby ten port był w polskich rękach. No, ja rozumiem, panie pośle Sachajko, że szuka pan w tej sytuacji tu jakiejś szansy, żeby pana twarz w ogóle się pojawiła w polskim parlamencie. Z tego marginesu, w którym się pan znalazł, politycznego, pan różnymi sposobami chce wyjść. Bardzo się dziwię, panie pośle, że przed 15 października sprawą portu zbożowego pan się w ogóle nie interesował. 10 sekund na wejrzenie w sumienia poselskie. Wczoraj poseł Płaczek proponował, piękna świecka tradycja. To znaczy pan rzeczywiście ma prawo formalnie do sprostowania, bo pan mówił i teraz pada pana nazwisko. Panie pośle Kołodziejczak, proszę nie iść tą drogą. Panie ministrze, nie, w sumie może pan iść tą drogą, bo przechodzi pan tylko. Bardzo proszę na chwilę, ale dosłownie na chwilę i głosujemy odraczanie. A teraz ulubiony przez państwa artykuł 186 regulaminu Sejmu, a więc w imieniu Rady Ministrów pan sekretarz stanu w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi Michał Kołodziejczak. Możecie sobie tak krzyczeć i pokrzykiwać. Prawdy nie zakrzyczycie. Prawda jest taka, że pozwoliliście zorganizować konkurs, w którym nie wystartowała grupa spożywcza, którą tak bardzo się chwaliliście, i grupa spożywcza nie wystartowała w konkursie, by używać najnowocześniejszego portu w Gdyni. Ale prawda jest jeszcze inna. Kiedy bardzo się cieszę, że wątek zboża został tutaj poruszony. Kiedy pan Kowalczyk mówił o tym, pan premier Kowalczyk, żeby polscy rolnicy nie sprzedawali zboża. Wtedy był bardzo duży napływ zboża. I o tą listę, o której tak dużo się tutaj mówiło. Panie pośle, lista, którą pan Kowalczyk miał do wglądu już bardzo dawno, pokazywała jasno, że w momencie, kiedy pan wypowiadał słowa o tym, by rolnicy nie sprzedawali zboża, w tej samej godzinie przyjeżdżały do Polski tysiące ton zboża z Ukrainy. Pan zakłamywał prawdę i wtedy należało zrobić wszystko, by port w Gdyni już należał do grupy spożywczej i byśmy go używali do tego, by zboże z Polski wyjeżdżało. Robiliście interesy na kosztem polskich rolników w momencie, kiedy firma związana z wami przywoziła do Polski zboże, i mówimy tutaj o potentacie drobiowym, i ona publicznie zaprzeczała, że zboża nie przywozi. Pan, panie Kowalczyk, miał do wglądu dokumenty, miał pan je u siebie na biurku i pan widział, że ta firma była importerem zboża, i jestem pierwszą osobą, która upomniała się o szczegółową listę importerów zbóż. Ona jest porażająca, proszę państwa. Ona pokazuje jasno, że zboże do Polski przywoziła firma w bardzo dużych ilościach, której wy oddaliście ten port w Gdyni. I to jest skandal. To jest działanie przeciwko polskiemu rolnictwu. Ale jak państwo tak hałasujecie, to ja nie mogę nawiązać relacji z panem posłem Kowalczykiem. Jeszcze raz, proszę powiedzieć. Panie pośle Suski, zazdrość nie jest dobrą cechą. Teraz mam relację z panem posłem Kowalczykiem. Bardzo proszę. Informacja prezesa Rady Ministrów, panie premierze, w sprawie planów opóźniania budowy elektrowni atomowej. Szanowni państwo, w dniu wczorajszym wojewoda pomorski, pani wojewoda, podała informację, że jej zdaniem zasadne jest powtórne przyjrzenie się i przeanalizowanie wydanej decyzji dla lokalizacji elektrowni atomowej w Lubiatowie. Potwierdziła to na oficjalnej stronie Urzędu Wojewódzkiego. Eksperci, szanowni państwo, to nie jest sprawa polityczna, to jest sprawa niezwykle poważna, dotycząca bezpieczeństwa energetycznego Polski. Eksperci od prawa do lewa wskazują, że uchylanie tej decyzji, ponowne analizy, to jest droga do opóźnienia lub nawet zablokowania tej inwestycji. Sprawa ma znaczenie strategiczne. Panie premierze, pan był o to pytany w trakcie exposé. Uciekł pan od odpowiedzi. Uciekł pan wtedy. Niech pan dzisiaj będzie miał odwagę, stanie przed Wysoką Izbą i poinformuje, jakie są wasze zamiary w tej sprawie. Nie wiem, panie pośle Kaleta, jaki Rysiek. Ale Rysiek siedzi przecież grzecznie i się nie wyrywa. No, co panu chodzi? Już jakieś freudowskie marzenia i pragnienia tu się odzywają. Umówcie się, panowie.
kuluary, sala. Głosowało 434 posłów, za 240, przeciw 191, wstrzymało się 3. Stwierdzam, że Sejm uchwalił ustawę budżetową na rok 2024. Konsekwencją przyjęcia niektórych poprawek będą odpowiednie zmiany w innych przepisach i załącznikach do ustawy budżetowej. Drodzy Państwo, na tym wyczerpaliśmy porządek dzienny 3. posiedzenia Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej. Poseł Kaleta z posłem Petru udają się do Hawełki, a resztę z Państwa informuję, że zgłosili się posłowie w celu wygłoszenia oświadczeń poselskich.